Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry RimWorld, gdzie zaczynaliśmy pojedynczym kolonistą, który nie przeżył oczywiście, ale następny kolonista XCOM się trzyma twardo, no i dołączyło do niego mnóstwo kobiet, więc jest fajnie. No i cóż, rozpoczęliśmy w poprzednim odcinku mnóstwo budowy tutaj umocnień, no trochę to zajmie, ale może nie aż tak dużo. Na razie sobie jakby tutaj powoli to wszystko budujemy. Zobaczmy, jak te nasze słonie są wytrenowane. Panie słoniu, 4 na 5. O, to jeszcze posłuszeństwo daleko w tym momencie. A drugi słoń? O, drugi słoń już zaczyna być ładnie trenowany, bardzo dobrze. Jak wytrenujemy z posłuszeństwa, to możemy na przykład donoszenia rzeczy, albo release to jest co? Do atak. No właśnie, to też można by zrobić. Będziemy mieć słonie, które w zasadzie podejrzewam, że pozwolą nam spokojnie poradzić sobie z najazdami różnymi. Ida, co ty tu robisz? Oglądasz chmury, no dobrze. Zastanawiam się, czy bylibyśmy w stanie... Animal Bed. Czy to słonia jesteśmy w stanie tam, żeby miał własny ten... Bo to jest dla małych tych, no trudno do małego pudełka włożyć tego, ale może tu, na tym. 40, o właśnie. Wszystkie potrzebujemy 40, więc tego nie zrobimy. Czy te zatrucia pokarmowe są? W sumie nie ma. XCOM gotuje, Yukiko, cutting stone blocks from chunk. Co to jest? Dumping stockpile. Ja nie wiem, czy nie zrobić coś takiego, że stockpile zrobić. Tutaj mamy jeden, tylko taki malutki i on już jest w zasadzie limestone zajęty. Czy tego nie rozszerzyć? Expand zone na przykład. Jeszcze tyle. XCOM, co robisz? Tu coś budujesz. No dobra, tutaj akurat jest ważne, żeby zbudować. Jan. Może skończysz tą lampę tutaj. Czego nie ma? Brakuje nam tutaj tych. Jak brakuje, to się zajmij tym. Przy okazji podłogi można by zrobić. Tak dla porządku. To można by rozebrać, bo z tego będą komponenty. Deconstruct. Skończ to, bo potrzebuję, żeby tą lampę zakijaną skończyć. A z tego będziemy mieć dużo różnych pewnie komponentów, metali i tak dalej. Więc skoro to tu spadło, to trzeba jakby się tym zająć. Dobra, możesz w końcu zrobić tą lampę. No, ma 8 komponentów, 30 tych. Bardzo dobrze. Yukiko, co robisz? Dobra, nosisz te wszystkie rzeczy. XCOM gotuje. Tu można będzie pułapki od razu wrzucić. Security. A może by nie stalowe zrobić, tylko na przykład czego mamy tutaj? 20. Marmurowe na przykład. Zobaczmy, które. Right mamy, dobra. To na chwilę musimy odłożyć. Ile to? 100% melee damage. A jeżeli weźmiemy na przykład marmurowy.
60. Nie, to stalowe są lepsze. Złote. Tu będą dwie pułapki. Zobaczmy, kogo zaś przyniosło, jeżeli chodzi o rajd. Tym razem jest ich dwóch. O, i ten ma machine pistol, to już jest gorzej. Ten ma stalowy ten. Ian, czy ty jesteś w stanie bardzo szybko skończyć tu pułapkę? A X-com skończyć... O, będzie brakowało tego. Kurczę, nie mamy tutaj tych... worków z piaskiem zrobionych jeszcze. Zobaczmy, może Ian jest w stanie jedną pułapkę skończyć. Jedną chciałem, żebyś skończył, kolego. Przynajmniej. Jeszcze są daleko. Słonia nam zaatakują. O kurczę, słonia nam zaatakują. Niedobrze. Nie możemy na to pozwolić. Shortbow, shortbow, wooden club. Wiecie co? Sorki. Ale nie możemy pozwolić, żeby tego... Słonia nam zabiją! Nie wiem, czy zdążymy. I czy to jest dobrze, tak? Ale go atakować... O, trafia sam z swoich. Dobra, to nie jest akurat najlepsze. Jan, dawaj. O kurde. No, to może nie było najlepsze. Stoję na ten pistolet atakować. Uciekają. Fire. Yukiko. Kurczę. Ale zostawił pistolet? Nie zostawił pistoletu. Zależało mi, żeby jego złapać, bo moglibyśmy mieć pistolet maszynowy, no ale niestety on uciekł. No dobra, Yukiko, ratuj Iana. Weź capture Emma, kolejna kobita. Łuk trzeba będzie wziąć. Jak tam słonik? Czy ktoś jest w stanie jeszcze tutaj leczyć tego? Nie chcę trenować, tylko chcę go wyleczyć ewentualnie. A, nie ma możliwości. Musiałby paść dopiero. Ida. Pozbieraj. X.com. Pozbierać wszystko. No dobra, słoń może się wyleczy sam. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nam Ian nie padnie. A, nie mamy medycznego tego. Zrobimy tak. Dobra, kto ma największe w tym momencie zdolności lecznicze? Bio. Chyba wysłałem medical. Ty masz największe, tylko ja ciebie... A, już jesteś blisko, dobra. Tak. Dobrze. A gdzie mamy tą... Co złapaliśmy? Słoń. Yukiko.
Medical 2, Medical 5, Rescue, Animal Bev, Tending. To może przynajmniej zrób tending, może uratujemy go. Tylko zaraz. Mamy medycznych apteczek, dobra, możemy go uratować. A czemu zostawiliście go? Ona jest jakoś dobra w ogóle? No całkiem niezła. Jak tam Ian? Gunshot, permanent gunshot. Uuu, niedobrze. Ale nie ma infekcji. Dobra, to Ian się jakoś wykaraska. Słoń. Okej, okay, a teraz tak. Gdzie ty jesteś? Będziesz tutaj Emmę w tym momencie leczyć. Bardzo dobrze. Nie wiem, czy nie szkoda tych, powiedzmy, ale dobrze. Prisoner. Możemy zrekrutować. Już nie będziemy tu światełka robić, bo nie ma na to czasu. Dev. Elephant has died. Padł nam słoń. No dobra. Czy to wpłynęło na jakieś... Nie, nie wpłynęło na żadne te nastrój, czyli jeszcze nie był jakby z nikim związany. No dobrze. Jak tam Jan? W sumie nie trzeba było ratować, trzeba było poczekać na nich. Zabiliby co prawda tego słonia, ale on i tak padł. Ale robiliśmy co mogliśmy. Tak to jest, trzeba dbać o swoich. Słonia można, ze słonia będą skóry przynajmniej. Relaksujesz się, to może byś wzięła Never Do Cooking, no dobrze. Jan, jak tam twoje zdrowie, potrzeby? Emma, zdrowie, okej, okay, potrzeby. Construction masz dużo, więc dobrze byłoby ciebie też zrekrutować, szczerze mówiąc. Trwamy. Low Food Hunter, a właśnie, Ian, trzeba mu dać, jak wyzdrowieje, łuk z powrotem. Wow, żeby nas tutaj coś nie zapaliło. Tu się coś pali. Ale deszcz pada, to powinien zgasnąć ogień. Ło, kurczę. Przynajmniej ze słonia będzie dużo skór. Co też jest dobre. Czy z tamtej miejsca walki żeśmy wszystko poznosili, co trzeba? Wydaje mi się, że wszystko. Najwyżej sobie słoni, to jest jeszcze dostatek. Możemy słonie, nosorożce, wszystko będziemy tutaj... Cały zwierzyniec sobie zrobimy. Jak dobrze pójdzie. Tu mamy do wycięcia drewna. O, już słoń jest przerabiany. I teraz w zasadzie kto jest Ian? A już sobie wstałeś, dobrze. Ida. Może później najpierw wyczyść tutaj kuchnię. Bardzo dobrze. A jakbyś wzięła się za zrobienie właśnie czegoś? Ian, co robisz? Zjadasz coś?
Idziesz spać, ale to weź od razu sobie ten łuk swój. Dobra, spodnie są. Kto ma tutaj zniszczone spodnie? Więcej osób. Yukiko. Ida, co ty masz w zasadzie? 24. To wiesz co? Możesz... Dobra. I w zasadzie można by jeszcze jedne zrobić. T-shirt to może nie. Czego tutaj tobie brakuje? A nie, no w zasadzie to ten t-shirt trzeba by zrobić jednak. To jednak t-shirt zrób. Brakuje materiałów. No dobra, czy już nie narobimy. A więcej, ugotujesz posiłki. Bardzo dobrze. O, ze słonia to mamy mnóstwo żarcia. Mam nadzieję, że to się nie zepsuje. Jest zamrożone, bardzo dobrze. Ian, jak tam twoje zdrowie? No, powoli, powoli. A jak nasz więźniarka? Powoli się leczy. Kto jest nagi? A, ty w ogóle nic nie masz, kurczę, no tak. Ile jest do tego? 94%, niedużo. W sumie tutaj można byłoby tak naprawdę zrobić, tak, lampę dać tutaj, stołek dać tu i ja nie wiem, czy bym nie zrobił production, research table, zmieści się tutaj? Tu się zmieści, bo już nie będę dodatkowego pomieszczenia robił. Dodatkowy stołek można dać. Będzie to prawda przeszkadzał, ale trudno. Tak, żeby w końcu zacząć te badania do przodu, znaczy naukę robić. Na coś trzeba by zapolować, tylko nie wiem jeszcze na co. A, w zasadzie tutaj można by też dać security, sandbags. Zrobić coś takiego. Wtedy tu można się chronić. Oni będą albo tędy próbowali iść, albo w sumie tu można pułapkę dać, bo jakby próbowali obejść naokoło. Nie wiem jak to działa w tym momencie. Czy oni próbują obchodzić, czy przeskakują przez te worki. Bloki z granitu. Nie mamy bloków z granitu i to jest problem. Limestone, marble. Może trochę będzie, zobaczymy. Za dużo wszystkiego do roboty. No, zrobiłbym jakieś ubranie, tylko nie mam za bardzo jak, bo nie ma skór. A nie, można coś zrobić. Dobra, przynajmniej spodnie będzie miała, a nie będzie nago paradowała. Ian, co, zdrowy już jesteś? Permanent gunshot. W mózg, o kurde. Brain 4 na 10, 40% tylko. To jak jego statystyki w tym momencie są? Ale Construction ma dalej 9. Dobra. Co to jest? Normalne. Już lepiej? Yukiko ma słaby, no nie ma podkoszulka, no ale trudno.
Kurczę, tutaj ja bym te czanki zabronił. I nową strefę wyznaczył. I tutaj zrobił clear all. Chunks. Limestone, limestone. To bym dał, żeby przenieść. Bo piaskowca możemy coś tam robić, chociaż myśmy chyba... No właśnie, żebyśmy mieli piaskowca trochę. Marble też można. Tu jest też piaskowiec. No i będziemy mieć w pobliżu piaskowca i z niego będziemy mogli robić tutaj jakieś piaskowcowe rzeczy. To jest co? To jest z granitowych. Granitu nie bardzo mamy. Marble, limestone. No właśnie. Marble, kurczę, nie mamy za bardzo. Musimy trochę zrobić tych. Jan, co robisz? O dobrze, to chciałem ci właśnie powiedzieć, żebyś zrobił. Czy jesteśmy w stanie zrobić 40? No tak, żeby ten słoń gdzieś mógł spać. Możemy mu tutaj dać. Może na razie nie pod dachem spać. No właśnie, tu jest piaskowca. Dobrze, wreszcie będziemy mogli zrobić. Kto ma tutaj ten crafting? Wszyscy mają crafting ustawiony, więc teoretycznie każdy powinien robić tutaj te kawałki. Ian, co ty robisz? No dobra, to możesz zrobić. XCOM, co ty zrobić? Simple Research Bench. Dobra, w końcu zróbcie ten. Stół do badań. Dobra, brakuje stali. Kolego. Szalona chinchilla. Ty masz pałkę. Powinnaś sobie dać radę z nią. Uciekasz. Kurczę. Weź ją załatw. Kto jeszcze tu w pobliżu jest? Ian. Strzelaj do tej szynszyli. Strzelaj do chinchilli. Mam nadzieję, że nas nie bardzo poturbuje. Ej! Strzelaj! Dobra. Trzeba będzie cię opatrzyć niestety. A, bo Ian nie masz tych. Musimy jakieś medyczne wyrko też gdzieś mieć. Ale to będzie wymagało kolejnego pomieszczenia. Ida, niech się położy. A już idziesz się zająć, idą, dobrze. Ok.
Chronic Bien Ortheteret. Research Project, dobra. Czym byśmy się mogli zająć? Może kurczę sadzeniem drzew, to by było niegłupie. Ale zaraz, coś bym tutaj... Drug production, beer brewing nie, carpet to mogłoby się przydać, smithing w sumie też. Baterie by się przydały i watermill generator. Tak zrobimy. Co tu się dzieje? Nowy rekrut. O, Emma. Jakie zdrówko. Musisz troszkę się wyleczyć. Nie masz gdzie oczywiście mieszkać. Ups, przepraszam. Sobie klawiaturę potrąciłem. Na razie zrobimy tak, że będziesz tu mieszkać. Natomiast później jak wybudujemy coś, to będziesz sobie gdzie indziej. Medycznie tak ci ustawimy. Jesteś dobra w... Trzeba ci jakąś pałkę zrobić. W sumie zrób najpierw od razu tą pałkę, żebym ja nie musiał o tym pamiętać. Mining ustawimy i construction. Doktor, nie, bed rest, basic. Dajmy ci mining na jeden i będziesz też construction miała na dwa. Growing, w sumie growing też możesz mieć. Czy plant cutting. To będziesz odciążać innych, bo plant cutting ma Yukiko 6 i XCOM, a XCOMa byśmy z plant cutting zwolnili. Dobra. Ida, co ty robisz? Czemu jesteś taka poharatana? Aha, bo cię szynczyla zaatakowała. No dobra. Marble, sandstone. Granitu już za bardzo nie mamy, więc to tak naprawdę trzeba... zrobić niestety cancel i sandstone wall. W sumie można nawet mniejsze to pomieszczenie zrobić. Floors. Na razie niech będzie tak. Jakieś kolejne pomieszczenie też będziemy potrzebować. O, jest. Niech będzie pod dachem przynajmniej. Work, mining jest dobrze. Teraz tutaj tobie damy tak naprawdę. Wszyscy mają 4, 5, 6 mniej więcej. 3, 4, 5, więc będziesz wcześniej spał. Rekreacja. 4, 5. Coś takiego. A jak tam nasz słoń? Jeden się został. O, posłuszeństwo jest. Rescue hauling. Może dajmy tak. Ja bym potrzebował, żeby to był słoń bojowy. I w sumie można by sobie przygruchać jeszcze jakieś inne stworzenie. Panterę. Panterę. Różową panterę. Nie. Nie ma nic akurat. Bumrata, tak. W sumie można by zrobić tych posiłków, niech będzie ze 20, bo nas już jest więcej. Można by zrobić też fine meal. Dopóki nie będziecie mieć na przykład 10 posiłków. Albo dajmy tych 15, tam tych 10. To razem będzie 25. Czy słoń będzie tu spał? Ciekaw jestem.
Emma, bardzo dobrze. Tu trzeba koniecznie wykopać to. 30 minut. No, tak się dobrze gra. Bardzo dobrze. Jan, co robisz? A, tutaj się zajmujesz tymi rzeczami. To też dobrze, bo to też trzeba z czasem zrobić. Ale wiesz co, może najpierw byś zrobił tutaj. Bo potrzebujemy kolejny pokój. Niezłych mamy kolejnych 2, 4, 6 osób mamy już, więc jest całkiem nieźle. Musimy teraz zadbać jednak o... zasilanie, bo zasilanie, ten generator na dużo nam nie wystarczy. Mamy posiłki, na razie drewnem wszystko jest opalane, więc to też trzeba by pozmieniać. Ida, ty zajmujesz się głównie tym. Czyszczenie ci wyłączę w takim wypadku. Emma może się zająć czyszczeniem. Crafting. Crafting bym ci też wyłączył na niższy poziom. Growing. Growing może zostać, bo to rzadko jest potrzebne. Żebyś więcej po prostu się zajmowała jednak... co, skończ na razie tą lampę może, co? Wyczyść to wszystko. Wyczyść tutaj, bo tu jest po prostu jakaś tragedia. O, już macie lepsze posiłki, dobrze. Czego ci brakuje? Pants masz tylko. No to pod koszulek by trzeba było jakiś zrobić. Czyli tu zróbmy tak. Mamy już możliwość t-shirt. T-shirt już jest zrobienia. Parki nie potrzebujemy. Kamizelki, kapelusze. Kapelusze by przed tym chroniły. Albo jakieś tuniki. Weźmy, zróbmy ze 2, 4, 6 kapeluszy. Tu zróbmy tak. No, to powinno być na razie ok. Jan, co robisz? Odpoczywasz. Wszyscy odpoczywają. Ida. O, to by się lampa tu przydała. Yukiko i Emma. Pants, t-shirt. No to będą robione niedługo. Słoń śpi tu, gdzie powinien spać. Bardzo fajnie. No dobrze, teraz robota widzę w re. To za chwilę skończymy, więc będzie można się tutaj... się zastanawiam. No nic, no trzeba będzie tutaj tak wybudować. Czy żywności mamy wystarczającą ilość? Myślę, że tak. Tyle pól nam na razie wystarczy. No możemy jeszcze jedno poletko zrobić, ale nie wiem, czy to za dużo nie będzie. Psychic Soul, bardzo dobrze. Ale to myślę, że to wystarczy na ten odcinek. Na razie dziękuję za obejrzenie tego, dziękuję za polubienia, komentarze. Trzymajcie się, cześć.